dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Outlast, odcinek 10. Jesteśmy w kuchni, tutaj mieliśmy uciekać. To mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie zaraz gonił, bo mam pada na kablu, a konsola jest na szafie. Teraz pytanie, czy odłączy się kabel, tak jak to było w starych konsolach, jak pociągnę mocno, czy konsola spadnie? Dobra, jestem ciekaw, ile będzie trwało ładowanie tego pada. No bo teraz troszeczkę się niebezpiecznie czuję, naprawdę, jakby mi zleciała konsola, no to ale bym płakał. Dobra, tutaj? Nie, tędy Miles nie przejdzie. Ale nie jesteś głodny, na pewno? Nie, dobra. A, tam wbijaj, na pełnym bucie, a co tam? Warte notatki. Moment, czy nie jest? Popielniczka na palce? Nie, dobra, ja myślałem, że to jest... Górna część, czyli skalp po prostu, górna część czaszki. Dobra, palce. Jednak to bardziej skupiło uwagę Milesa. Jak już wspomniałem, jebać ten psychiatryk. Przynajmniej nie straciłem wszystkich palców. Ej, optymista, kto by pomyślał, że z Milesa taki kurcze pozdrowienia nastawiony do życia gość. Po co tu przyjeżdża? Dorki. To gdzie mam iść? A może właśnie, w składziku gdzieś tu na ścianę coś? Nie. Ale nawet baterii w składziku nie macie? Cholera. No dobra, skoro nie tu, ani też nie z powrotem, bo drzwi zamknięte na klucz. No moment. Chwila. Tu krędy, ja tamtędy wszedłem, to trzeba iść tu po prostu. I dwie minutki prawie błądzenia. Na sam dobry początek. O, loading screen znienacka. Jakbym odpowiedni dźwięk ładował teraz w formie edycji, no to... Kurde. No, może ktoś by się przestraszył. Okej, jesteśmy. Kolejna część koszmaru przed nami, nie? Dobra. Winda, a na dole doktorek jest tam na pewno? Ej. To są jakieś inne zwłoki. Ha, dobra. Exit! Dobra, to tylko grzmoty. Ej, ej, serio? I nic mi się nie stanie? Wietrze pod puchę. Tutaj miałem ostatnio wychodzić, tylko byłem przywiązany do wózka inwalidzkiego. Ej, 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 ej. Jeszcze raz poproszę jeden piorun. Jeszcze jeden. Co, mam się cofnąć? Tam po lewej stronie. Kogoś widziałem. Kurde. Dobra, moment. Najpierw tutaj. Sprawdźmy przed wyjściem. Weźmy ostatnie inkryminujące właścicieli Merkow Corporation dowody. Proszę bardzo, kolejne dokumenty. Specjalne badania Bluebird. Główny problem. Przez ostatnie kilka miesięcy ludzie z Bluebird próbowali ustalić eksperymentami, badaniami, instrukcjami i pewnymi praktykami, jakie profity, jeśli jakiekolwiek, można uzyskać z technik IS, indukcja snu, i H-hipnoza, wykorzystując je w celach wojskowych i dla określonych problemów CIA. Dobra, brakuje paru liczb. Aha, są strony tylko 1, 5 i 9 i fragmenty, ale dobra. Czy poprzez pohipnotyczną kontrolę możemy wytworzyć czynności niezgodne z zasadami moralnymi danego osobnika? No jak widać, tak. Czy możemy zagwarantować zupełną amnezję w każdych warunkach? Ej, no i teraz już wiem, dlaczego się CIA tym interesuje. Czy możemy zmienić osobowość człowieka? Jak długo taka zmiana będzie trwać? Jakie są dane szczegółowe maszyny indukującej sen? Nic więcej. Dobra, złowrogi klimat. No, był grzmot, to tam po lewej ktoś jest. Dobra, jeszcze tutaj. Może bateryjka chociaż. Głupia bateria, nic więcej nie chcę. No w sumie mogą być jakieś dokumenty jeszcze. Okej, okay, dobra. Halo, halo, pomocy! Nie, no dobra, ale z wyjściem, to kałabanga chyba, czy nie? Serio? Nie, to były tylko drzwi. Ej, to idziemy stąd. No dobra, ale na dworze wcale nie jest lepiej. Wcale nie... Nie, to tylko grzmoty. No muszę w ten sposób się poruszać. Dobra, zmieńmy. Nie muszę, że świry z latarkami chodzą.
Dobra, może na sprincie. Co prawda nigdy nie wiadomo, co się w mroku może czaić, ale... Im szybciej stąd wyjdę, tym lepiej. Dobra, może tutaj, w stronę światła. Coś, ktoś, coś. Jak? Potrzebne co? Klucz. Dobra, nie mam klucza. To był duch! To była ta świetlista sfera latająca do moją głową. Dobra, już teraz na szczęście nie lata. Nie, naprawdę, nic nie pomaga to, że mam noktowizję. Dobra, tutaj przejdę, czy przez krzaczki się nie przebiję. Dobra, jest płot, którego na pewno jest forsuje. O! Cholera kłódka, no. Dobra, tu jakoś w kamieniach? No tu nie chcę chodzić. A dobra, jak to wygląda bez? Oj. No teraz się musiałaś wyłączyć, nie? Dobra, jeszcze jeden grzmot poproszę. Jeden, znaczy bardziej błysk. Dobra, nie, sorry. Z kamerką lepiej. Jak? How alive are you? I notatka. Nie, nawet dokumenty. Oczytany! Ej, srebrne trofeum. Czyli, ej, czyżby połowę dokumentów już podniosłem? Nawet nie znam twojego imienia, ale myślę o tobie jako o jednym ze swoich, drogi Paulu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. No i mam nadzieję, że nie nurzasz się w próżnych żalach nad sobą, obawach, że twoje cierpienie jest większe od innych. Wszyscy musimy to znosić, a ty już prawie skończyłeś. Nie ma innej drogi do nieba niż poprzez krzyż. A każdy potrzebuje drugiej osoby, która pomoże we wbijaniu gwoździ. Ja ci chętnie pomogę, czekam na ciebie. Okej. Dobra. Nie chcę wcale spotykać teraz ojca Martina. Wcale nie chcę, ale będę musiał, bo nie ma innej drogi. O nie, stop, tu kłódka. A tutaj? Też kłódka, to gdzie mam iść? Ej, kto tam siedzi? Dobra, on żyje. Ja mi się kończą baterie. Nie, ja muszę szybko znaleźć stąd ucieczkę jakąś. Wyjście, exit! God damn it. Nie, dobra, to trudno. Najwyżej coś mnie przestraszy zaraz, ale... Lepsze to niż tutaj chodzić w zupełnych ciemnościach. Dobra. Krzyki, złowrogie cienie. A z tym dam sobie radę. Dobra, jest jakaś szopa. Dobra, wyłącz to. Wyjście jeszcze baterie. Okej, w szopie czuję się bezpieczniej. Jest i klucz, dobra. Ale baterii nie macie, serio? Bardzo mi się przydały teraz. Halo? Nie? Za oknem dalej gnój. O, nie. Dobra, tylko latająca czarna chmura. To nie żaden kolej z pałką. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Dobra, ale w stronę światła, tak? Nie, tutaj wyszedłem, czyli tam. Dobra, idę w ciemności. Tam. Dokładnie. Zaoszczędziłem troszeczkę baterii. Resztkę baterii numer 2. Zarazem mojej przedostatniej. Dobra. Zamknijmy ducha. Jakby wcale, że nie przeleci. Wcale. Nie. To czarna chmura dymu. Nie. Okej. Bateria. Nie, ale kolejne drzwi. Dobra, ale to już czas na... Get the fuck away from me! Dobra, w drugą. Nara. To dalej jest? Ostatnia bateria zaraz. No to pięknie. No świetnie. Ostatnia. Teraz zapanuje. Zostawiał tylko. Dobra, tutaj żeby. Dobra, nie, no nie mogę się powstrzymać, ale wolę coś widzieć, niż nie widzieć nic zupełnie. Ale szybciej. Okej. Tu? Nie. Tu też nie. Baterie? Bo najwidoczniej nie jest mi to dane. Ej, dobra, drabina. Spoko, tu możemy wejść bez światełka. Oj. Jak tu coś będzie! Dobra, nie wiem, co jest grane. Dobra. Dawaj tą kamerę! Okej. Okay. Ciemno bardzo, ale nie aż tak bardzo. Żebyśmy tego nie przeskoczyli. Okej. Okay.
Dobra, zaraz tu coś pewnie pod moimi nogami się pojawi. Aha. Dobra, teraz skakać, ale gdzie? Tam na Gzyms? Dobra. Tu. Pięknie. Okej, tu było jedno zejście, ale może jakaś bateryjka. Dobra, jest Gzymsik, ale tam jest zejście na dół. Nie, nie ma go. Dobra, szybko sprawdzić to. No jest przecież drabina. Znaczy nie jest to sama, po którą wszedłem właśnie. A nie, zeskoczyłem tutaj na dół, aż. Cholera, nie, stop. Jesteśmy gdzieś indziej. No, 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 no. Bateria? Coś? Mhm, tu zamknięte. To co, no wracamy na górę, ale dalej, no połówka mi tylko została. Co jest? Skąd ten krzyk niepotrzebny? Miles, kurde, don't be a pussy. Like me. Dobra, stop. Byle co, tylko żeby zobaczyć, lecimy. Ale serio. Spoko. Gzymsik. Obładamy w ciemno. Dobra, obrócił się. Nie, no gdzieś musimy dojść. Prędzej czy później. To nie wiem, czy już gdzieś nie jesteśmy. No właśnie. Przeskoczyć. Dobra. I którędy tam teraz? Czy serio tu na dół? Tak po prostu. Dobra, nie, bo już bateria w czerwonej strefie. Coś trzeba podjąć decyzję. Dobra, lecimy. Okej, jak tam? Dobra, spokój. Ale dalej ciemno, no kurde ludzie. Tu? Tu? No to jest dziura w płocie. Dobra, może ty masz baterię? Powiedz, że tak. Jest! Dobra. No i tak bardzo mało. Tu zamknięte. Dobra, ale bez baterii? Znaczy bez światła? Jakoś w ciemno coś? Kurde, nie no, muszę przynajmniej widzieć. Korzystajmy ze światła. No nie, za ciemno. Czy bliziaki gdzieś tutaj się kręcą przecież. Ten? I will try. Spróbuję koleś, serio. Też mi na tym zależy. Kurde, bardzo długi płotek. Ej, dokładnie, tego już widziałem. Ej, jest wejście na górę. Kolejny martwy strażnik. A! Kurde, kolo! Ostatnia bateria. Znowu. Ten krytyczny stan. Ja też go widziałem. Nie jest to przyjemny widok. Dobra, uderzamy z powrotem na schody. Ale może w ciemno się uda. Dobra, zobaczymy, gdzie wyląduje. Dobra, jestem przy ścianie, więc tutaj. Co? Dobra, martwy strażnik. Znowu. Znowu brak baterii. Dechami zabite drzwi. I loading screen. Dobrze, chyba idziemy we właściwym kierunku. Czyli taką mam nadzieję, bo naprawdę zaraz się zrobi autentycznie ciemno, ja wtedy nic nie znajdę. Ale to jest kolejna dziura, mógłbym wyskoczyć, ale... Exploring. Bateria? Please? Nie. A dobra, wrócę, też będzie loading? Bo tutaj jeszcze coś było. Leave me. Jak? Krwaw... Co? Rozumiem, leave me, czyli zostawia tam, bo krwaw na mnie? Nie, 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 przewidziało mi się. Tam z widy. Dobra, koniec marnotrawstwa. Pora zeskoczyć na spotkanie z przeznaczeniem. Chyba. Dobra. Ktoś gdzieś jest. Tylko kto i gdzie? Grubcio. Słyszę grubcia. Te łańcuchy. W kompletnej ciemni, no nie, kurde. Gdzie mam iść? Może tu, może tu? Gdzie on jest? Tam są jego oczy, tam są jego oczy, jest i on. Jest i on. Dobra, ale póki wiem, gdzie on jest, to eksplorujmy dalej. Dobra, jak tam? Do dupy nie przejdę. Tu. Tak jest, dobra. Wyłącz kamerę. Ugzym się. Dobra. No sorry, że byłem tu w kompletnej ciemni, ale ej! Nie mam baterii.
Trzeba było bardziej oszczędzać. Dobra, przejdziemy na drugą stronę płotu, już grubciem nie będziemy się musieli przejmować. Dobra, już gdzieś daleko jesteśmy chyba za. Dobra. No i tak naprawdę bardzo mało widać, bardzo mało, tylko ten padający deszcz. Dobra, jak tam sytuacja? No skacz, no. Gdzieś. Tu na dół, no dawaj, hop. No. Znowu baterii brak, tak? Ale nie, no w pewnym momencie ja nie mogę się po prostu poruszać, no dalej, z sprintem, muszę. Przecież daję ci jedną baterię. Dobra, ale i tak na pewno spidzie znowu. Nie ma co się ociągać. Kurde, widzisz się, jak odskoczyłem. Nie, dobra, jest wiele baterii w locie. Sorry, chyba właśnie zjadam płot. Albo krzaki, to na pewno. No gdzie mam uciekać, kurde? Na altankę, dawaj na altankę. Nie no, tam właśnie byliśmy. Nie no, to tam gdzie on był, dobra. Tu, 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 tu. W prawo? Tak, od razu tutaj trzeba było. Wciągniesz mnie? No zdanie, znajdź ojca Martina na oddziale dla kobiet. No, wreszcie przynajmniej dobry oddział. Spoko, on tam stoi, muzyka, ej, chill. Można się uspokoić, dobra, tylko rzucę okiem. Dobra, spokój, jest fontanna wypełniona krwią. I zamknięte drzwi do oddziału, nie, moment. Nie, to nie jest główne lobby, nie, 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 nie. Dobra, ale grupcie na pewno jakoś swoją drogę tutaj znajdzie. Dobra, ale nagrajmy to. Sorry, 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 nagrajmy, ale bez laptopi Zora. No dzięki, ten grzmot był naprawdę na miejscu. Coś w ciemności, nie pij tej wody, dobra? Jezu, dopomóż, a widziałem... Mole Ridera. No to nie ten Wendrick to był w Dark Souls 2 na samym końcu. Nie no, dobra. Następna notatka, ale w każdym razie on widział tego ducha, widzieliśmy to bardzo dobrze. W wodzie jest tyle krwi, że czuję jej zapach, zupełnie jakbym wziął do ust monetę. Jak to się robiło za mało lata? Szepty nabierają sensu. Szukam obłąkanych, muszę. Nie mogę tego opanować, to jak świeżb. O kurde, dobra, czyli z Milesa coś teraz w główce swędzi. Aha, dobra, super. Na pewno nie chciał, żebym tutaj wchodził, ale... dla lepszych ujęć. Dobra, jest i kolejna bateria. Okej, 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 okej. Tędy? Podejrzewam. Hop. No, kurde, Miles, no! Co to było? Tutaj? Nic. Moja wyobraźnia. Tylko i wyłącznie. Dobra, no to jesteśmy chyba w oddziale dla kobiet. Aha. No i warto w tym miejscu, moim zdaniem, skończyć ten odcinek, kochani. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.